Siemanko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maciek, a to jest TMI Tag. Czyli takie vlogerowe Q&A w sumie. Nie wiem dlaczego to się nazywa akurat Too Much Information Tag, ale właściwie jest to takie prawie zwyczajne Q&A z tym, że masz pytania ustalone odgórnie. Wszystkie pytania mam tutaj na telefonie, ustawiłem sobie na pasty, tak że będę mógł sobie spokojnie wszystko widzieć i odpowiadać na wszystkie pytania, więc nie bój się, żadnego nie pominę. Chyba, że będzie jakieś nie za wygodne, to wtedy pominę. Ale generalnie myślę, że to będzie całkiem fajna sprawa, dowiedzieć się czegoś o mnie, bo to jest bardzo fajnie tak, żeby się dowiedzieć właśnie czegoś o mnie i o innych youtuberach, którzy robią ten tag, więc generalnie mam nadzieję, że będzie wam się podobać. No to co? Zaczynamy! Co mam na sobie? Mam na sobie koszulkę, którą ostatnio kupiłem w New Yorkerze bodajże i spodnie chyba, które też kupiłem w New Yorkerze. Albo koszulka jest z Reserved, nie jestem pewien. Gdzieś tam w każdym razie kupiłem tą koszulkę, gdzieś w Focusie, czyli w jednym centrum handlowym w Zielonej Górze. Jest tak biednie, że jest jedne centrum handlowe tylko. A kto nie był zakochany? Boże, no oczywiście, że byłem zakochany i to nie raz. Co prawda nigdy się to nie kończyło dobrze, no ale mam nadzieję, że w końcu któregoś dnia znajdę tą jedyną i skończy się bardzo dobrze. Mam wrażenie, że za każdym razem czeka mnie straszne zerwanie. U mnie nie ma innych zerwań, tylko straszne zerwanie. W moim przypadku to się zawsze kończy tragicznie. Mam 170 cm wzrostu. To jest pytanie, które słyszałem już z milion razy na wszystkich social media, jakie tylko istnieją. Waży jakieś 55 do 57 kilo. Moja waga już raczej jest teraz stała, ale zbywa to różnie, że tak powiem. Nie mam żadnych tatuaży, aczkolwiek w sumie chyba kiedyś sobie zrobię, bo to jest całkiem fajna sprawa. Oczywiście to nie jest tak, że zrobię sobie wszędzie tatuaże i będę miał jakieś, nie wiem, na cycku jakiś tatuaż swojej mamy, coś takiego, nie, raczej nie. Ale myślałem o jakimś takim delikatnym tatuażu, to jest całkiem fajna rzecz. Nie mam żadnych kolczyków, wyobraź sobie u mnie kolczyk, to było dosyć straszne. Nie mam żadnego OTP, nie wiem w ogóle co to jest właściwie. Moje ulubione show? Właściwie nie wiem. Jeżeli chodzi o show telewizyjne, to raczej telewizji nie oglądam. Jeżeli chodzi o jakiś serial, co w sumie też jest bardzo prawdopodobne, to chyba moim ulubionym serialem jest Lost. Ale jeżeli chodzi o show takie generalnie, czyli na przykład na YouTubie, to bardzo lubię parodię Barta Bakera. To jest całkiem spoko rzecz. Ulubione zespoły? Właściwie nie wiem. Chyba moim ulubionym takim typowo zespołem jest Maroon 5. Całkiem fajne rzeczy. Generalnie lubię wokal Adama Levine, jest całkiem fajnym gościem. No homo. Po prostu dobrze śpiewa, no. Ostatnio brakowało mi całkiem sporo pomysłów, ale teraz dzięki temu, że rozpocząłem ten nowy content i w ogóle robię te materiały nieco inaczej, to w sumie wydaje mi się, że już niczego mi nie brakuje. Ulubiona piosenka? Obecnie to jest chyba What Do You Mean Biebera. Wiem, Bieber, ale What Do You Mean jest całkiem spoko, sami się zobaczcie, no. Mam 20 lat, tak. I 20 to nie jest 120, więc nie musicie od razu mówić, że jestem stary. Wcale nie jestem stary, dobra? Jestem wodnikiem dlatego, że urodziłem się na początku stycznia, a nie dlatego, że przelewam wodę z dzbanu do dzbana. Tak to w sumie bywa na większej ilości obrazków przedstawiających wodnika. Czego wymagam od partnerki? Boże, to jest zawsze takie pierdzielenie o Chopinie. Czego wymagasz od partnerki? No nie wiem, czego wymagam od partnerki. Wymagam tego, żeby była szczera. Jak to zwykle bywa, każdy wymaga, żeby partnerka była szczera, żeby była, nie wiem, całkiem rezolutna i inteligentna, żeby łapała to, co do niej mówię. To nie jest tak, że kobiety nie łapią tego, co do nich mówię. Chociaż właściwie to czasami wszyscy nie łapią, co do nich mówię. Ale to może jest problem ze mną, a nie z ludźmi. Także w sumie nie wiem. Raczej nie mam ulubionego cytatu. Moim ulubionym aktorem jest Leonardo DiCaprio. I to wcale nie dlatego, że jest w ogóle super i no homo, nie? No homo. Tylko chodzi o to, że po prostu grał w paru filmach, który grał zagrał naprawdę super rolę i stwierdziłem, że jest całkiem kurde dobrym aktorem. A jak ktoś jest dobrym aktorem, to ja go oczywiście szanuję. Ulubiony kolor to oczywiście fioletowy. Dokładnie taki, jak jest tutaj na poduszce. W związku z tym, że jestem bardzo uczciwym człowiekiem, to i tak puszczam sobie muzykę na słuchawkach, więc głośna i nikomu to nie przeszkadza. Jak jestem smutny, to idę spać. Boże, prysznic biorę strasznie długo, chyba że jest zimna woda. Jak jest zimna woda, to biorę prysznic w 3 minuty dosłownie, a jak jest woda ciepła, to potrafię stać tam naprawdę nawet z pół godziny, jak nie więcej. Z rana, ja wiem, wstaję tak chyba o 7. Jak wstaję o 7 i mam wyjść tak gdzieś o 7.40, to mi chyba wystarczy, czyli jakieś 40 minut. To jest jedyne śniadania, umycie się i tak dalej. Chyba nigdy nie miałem bójki. Znaczy miałem jakieś takie przepychanki albo bójki takie między kumplami, ale raczej takich typowych bójek, że ktoś się tam spiął, że lejemy się, to raczej nie było czegoś takiego. Nie wiem, odrzuca mnie jak ktoś się nie myje. To jest najgorsze rzecz na świecie. Jak można w tych czasach się nie myć, ludzie świata? To jest naprawdę trudne, żeby użyć wody od czasu do czasu, naprawdę, ale są tacy ludzie, którzy się normalnie nie myją. Ja nie wiem jak to jest możliwe. YouTube zacząłem, bo stwierdziłem, że fajnie było przygotować się do matury ustnej. Bo ja jestem taki dosyć nieśmiały chłopak, w związku z czym stwierdziłem, że fajnie było rozpocząć coś, co pozwoli mi tak się rozgadać, nie? I dzięki temu YouTube'owi w sumie faktycznie się rozgadałem. Chyba to widać, nie? I nie wiem, czy to komukolwiek się teraz podoba. Boję się, że wypierdzielę kasę na bzdetę i to jest całkiem prawdopodobne, niestety. Ja wiem,
chyba jakiś smutny film. Ostatnio odkryłem, że strasznie stałem się jakiś wrażliwy i naprawdę na jakieś takie głupie filmy, jakieś smutne filmy potrafią mnie doprowadzić do jakiegoś takiego naprawdę głębokiego smutku. Czasami normalnie walczę z tym, żeby się nie rozpłakać, naprawdę, to jest coś strasznego. Nie wiem, czemu taki miękki się stałem, coś dziwnego, naprawdę. Nie pamiętam ostatniego razu, kiedy powiedziałem komuś, że kogoś kocham. To musiało być bardzo dawno. Mój nick na YouTube wywodzi się od Triogorata, czyli od postaci z The Elder Scrolls, czyli z tych Skyrimów, Morrowindów, Oblivionów i tak dalej. Tam jest taka postać jak Lord Triogorat i to jest Książę Szaleństwa. A w związku z tym, że ja bardzo go lubiłem, to stwierdziłem, czemu by nie uciąć połowy jego nicku i zrobić sobie taki na YouTubie. No i tak się stało. Ostatnia książka, którą czytałem, to chyba była Uczta dla Wron, George'a Martina. To jest jedna z tych części Gry o Tron, ale to było strasznie dawno. Ja generalnie już teraz nie mam za bardzo czasu, żeby czytać książki i strasznie żałuję, bo w sumie to jest całkiem fajna rozrywka. I dalej, jak zdarzy mi się zacząć czytać jakąś książkę, to naprawdę to jest fajna frajda, tylko że kurde, niestety, no nie mam na to czasu. Ale mam nadzieję, że już niedługo będę miał, jak mi się skończy matma na studia. Już chyba powiedziałem, że nie czytam żadnych książek. Hello? Czemu się pytasz znowu? Ostatni serial, jaki oglądałem tak cały, to były Lost Zagubieni. I dlatego, że chciałem sobie odświeżyć wszystko, co tam się działo, to jest naprawdę świetny serial, jeżeli ktoś nie ogląda, to polecam, naprawdę to jest ekstra rzecz. A ostatni taki nowy serial, którego wcześniej nie oglądałem, to była chyba Battlestar Galactica, też bardzo fajny serial, polecam. Ostatnia osoba, z którą gadałem, to był chyba mój brat, który pomogał mi tutaj ustawić wszystko, softboxy i tak dalej, dlatego, że po prostu potrzebowałem mojej pomocy, bo jestem sierotą i sam nie potrafię tego ustawić. Ostatnia osoba, z którą SMS-owałem, chyba z mamą, żeby odebrała mnie z przystanku. Nie jestem pewien, ale chyba to była mama. Znaczy, to nie jest tak, że ja mam jakieś specjalne preferencje, ja zjem wszystko generalnie. Jak ktoś mi coś da, to ja zjem, pewnie, nie ma żadnego problemu. Ale najbardziej lubię jakieś takie mięso. W sumie mięso w panierce jest spoko, takie z bułki czy coś takiego, nie wiem. Ja nie znam się za bardzo na kuchni. Ale wiem jedno, mięso... Miejsce, które chcę odwiedzić. Chciałem pojechać do Grodna na Białorusi, tylko że to jest obecnie chyba nie za bardzo możliwe, bo tam na Białorusi chyba za bardzo... Nie wiem, jak coś tam poruszać w ogóle, czy tam muszę mieć wizę, czy coś. W każdym razie chciałbym pojechać do Grodna i do okolicznych miejscowości, a właściwie do Słonimia najbliżej, bo stamtąd pochodzi część mojej rodziny i chciałbym zobaczyć, jak to wszystko wyglądało tam i jak wygląda dzisiaj. Nie mam obecnie chyba żadnego crusha, jest mnóstwo ładnych dziewczyn dookoła, ale generalnie nie mam jakiegoś takiego typowego crusha. To nie jest tak, że widzę ładną dziewczynę i od razu się zakochuję, jak to chyba zwyczaj bywa, jak ktoś już ma 20 lat, albo nawet mniej. I tak to chyba już jest normalne, że się od razu nie zakochujesz, jak widzisz jakąś dziewczynę. Czemu ja w ogóle poruszam ten temat? Tego się nie dowiesz, tego się nie dowiesz. Ale z tego, co pamiętam, było to dosyć żenujące, więc lepiej nie będę o tym mówił. Obrażono, ale tak obrażono, żebym się naprawdę obraził za to, to chyba nie, w ogóle nie pamiętam takiej sytuacji, już od naprawdę dawna. YouTube nauczy cię takiego dystansu do siebie, że to jest masakra, w sensie, że w ogóle nie reagujesz na żaden hejt, naprawdę. Ulubione słodycze? Nie wiem, lubię takie żelki kwaśne. Tak sobie teraz myślę, że jakbym sobie zjadł taką żelkę kwaśną, to było coś. Ale nie, poza tym to nie mam jakichś ulubionych słodyczy. Gram tylko na nerwach i na komputerze, chociaż na komputerze już teraz bardzo rzadko. Moją ulubioną częścią biżuterii jest zdecydowanie zegarek. Ten zegarek, który mam na sobie, to jest zegarek Błonie, zresztą bardzo fajny zegarek polskich twórców, którzy przesłali mi ten zegarek na urodziny, za co bardzo dziękuję i pozdrawiam ich z tego miejsca. Jeżeli chcecie i chcecie pokazać im, jak bardzo ich za to kochamy, bo naprawdę zegarek jest ekstra, jest strasznie klasyczny, jest kolekcjonerski, jest numerowany, jest niesamowity w ogóle. Jak dla takiego człowieka, który uwielbia zegarki jak ja, to jest coś niesamowitego. Fajnie by było, jakbyście wbili tam na ich fanpage i dali mi jakiś znak, że jesteście, nie? Bo to jest naprawdę fajna firma i fajnie, żeby się rozwinęła, bo to jest chyba jedyna taka naprawdę fajna i porządna firma zegarkowa w Polsce. I nie, nikt mi za to nie zapłacił, żebym to powiedział. Na temat takich rzeczy, które dostawałem w ostatnim czasie lub kupiłem, to będę jeszcze robił osobny materiał, także szykujcie się. W przyszłym tygodniu myślę, że będzie też na weekend. Ostatnim sportem, w który grałem, to była chyba piłka nożna. I to brzmi dziwnie, bo ja nie jestem szczególnym fanem piłki nożnej, ale grałem w piłkę nożną ostatni raz jakiś rok temu. Naprawdę to było bardzo dawno. Ostatnia piosenka, którą śpiewałem, to było chyba What Do You Mean. Tak, wiem, śpiewam Biebera, wiem, ale naprawdę, zobaczcie sobie tę piosenkę, już mówiłem, zobacz sobie tę piosenkę i dopiero krytykuj. Nie jest taka zła, no kurna no. Nie mam raczej żadnych tekstów na podryw. Nie, raczej go nie użyłem, bo nie mam żadnych tekstów na podryw. Ostatni raz to wyskoczyłem na zajęcia w piątek. Ludzie, po takim weekendzie jesteś tak wyssany z życia, że w sobotę chcesz tylko spać, naprawdę. Następną osobą, która powinna to zrobić, powinien być koniecznie Kali, który jest moim ziomeczkiem. Kali, koniecznie zabierz się do tego TMI taga. Naprawdę, to jest fajna rzecz, jak ją zrobisz, to ja się dowiem czegoś więcej o tobie, ty już się dowiedziałeś czegoś o mnie, więcej nie potrzebujesz, więc generalnie myślę, że to będzie fajna rzecz. A twoi widzowie też się będą cieszyć. A druga osoba, w sumie fajnie było też drugą osobę nominować. Myślę, że Skak. Ciekawe jest, co by Skak powiedział w takim czymś. Także Kali, Skak liczy na was. Mam nadzieję, że niedługo będzie TMI tag na waszych kanałach. No
No to tyle. Dzięki wiem wielkie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tem i tak to jest taka rzecz, którą, dzięki której możecie dowiedzieć czegoś więcej o mnie, tak jak mówię na początku odcinka. Będzie takich tagów i generalnie filmów tego typu więcej takich vlogowych, bo chciałbym, żebyście też troszeczkę się zapoznali bardziej z moją osobą i tak dalej. No, także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Odcinki tego typu będą się pojawiać raczej w weekendy. Takie odcinki bardziej z takiej formy, jak z tymi studiami zrobiłem, będą się pojawiać jakoś w tygodniu. No, to nara!